200 sztuk złota. 200 renów, to przy tej inflacji to ledwo chleb kupię. Dawaj 500, to ci sprzedam te zbroje. Albo te dwa koje dawaj. Że jak? Chyba żartujesz. Właśnie, te dwa konie najlepsze. Przemyśl to sobie, głupku. Nie są na co, możemy sobie o tym tylko pomarzyć? Pierdajad. Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! Nie dostanie zbroi, gnoju. Dobra, on jest jakiś osób. Dobra, możemy z nim pogadać w sumie. Siadaj, siadaj. Witaj ponownie. Wiesz, coś może o tym tajemniczym magu? Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tym magu, to polecam udać się do naszego wioskowego druida. Gdzie mogę znaleźć druida? Za budynkiem leśniczego. Udaj się w głąb lasu. Na pewno trafisz. No to chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Nie powinniśmy kazać sobie czekać. Ta chata druida. Brzmi ciekawie. Jak myślisz, Grotak, co tam będzie? A ta leśniczego? Może później tam do niego wpadniemy. Może ma jakieś fajne zlecenia. Pewnie druida, albo coś innego. Możliwe, możliwe, zapogadajmy. Jakby stąd go zauważyliśmy, to nie sądzę, co oni powiedzą o tym, a raczej bandyci. O, jest nasz druid. Witaj, druidzie. Witajcie, młodzieńcy. Widziałeś może w okolicy maga renegata? Albo miałeś styczność z jego ludźmi? Udzielę ci tych informacji, lecz wtedy, gdy przyniesiesz mi 5 płatków białego mirtu oraz 5 jaskółczych ziel. Okej. No to zajmijmy się tym. Patrz, już tam widzę jaskółcze ziele, a nawet pełno tych jaskółczych ziel. Patrz, jedno. Mleczyk. Ostatni w tym tygodniu. To jest jaskółcze ziele, nie mleczyk. Jest mleczyk. Dla ciebie tak, dla nas jest kółcze ziele. Widać, że się nie uczyłeś na chemii. Wygląda podobnie. Teraz jeszcze... Biały mirt. Białego mirytu. O! Patrz, tam jest jakaś budowla. W tą stronę powinniśmy iść. O, rzeczywiście. Jakaś stodoła. Czy to nie biały mirt? Tak, faktycznie, zbieraj. Ile ich trzeba było zebrać? 5. 3, 4, 5. Dobra. A weźmy na wypadek jeszcze te trochę jaskółczego ziela, może nam się kiedyś przydadzą, albo może do jaskółki zrobienia. Jak jeszcze będziemy potrzebowali ważyć eliksiry. Ja mam już 5, więc... A ja mam 4. A tu jest jakaś, nie wiem, stodoła? I drugi budynek. Stodoła, pójdźmy najpierw do tego drugiego budynku. O! To jest chyba jakiś rybak. Widzę po wędkach. Znany. Hej, z niebami spadliście, panowie. Mam dla was robotę, która nie jest przeznaczona dla prostych chłopów ładujących siekierami. O jakiej robocie mowa? Musisz wyruszyć na stoły, które jest nieopodal. W niej trzymam swoje zapasy, a także towary dla moich znajomych. Aczkolwiek w mojej stole aż znajduje się coś podobnego do wampira. Po zabiciu wampira wyjdź to do ryby i zanieś się do leśniczego. On ci to wynagrodzi. Myślisz nie o tym samym co ja? No, zatrzymaj. Trzeba się przygotować do tej walki z wampirem. No, może się tutaj zatrzymajmy na chwilę. Tak, będzie ciężka walka. Dobra. Oho! Dzieciakie! Oła! Trochę oberwało mi się. Dobra, padł. I nie żyje. O! Gdzie mogą być ryby? Tutaj beczki. O, beczki! Mycz. O! Mam ryby dla leśniczego oraz mam smycze. Ja mam motykę. Dobra, no to chodźmy w takim razie. Ciężka była walka, mocno dostałem po kościach.
O, i jest i myśliwy Lesław. Witaj, co cię do mnie sprowadza? Wykonałem zadanie twojego przyjaciela rybaka i mam dla ciebie ryby. O, to cudownie. Zanieś ryby mojemu zastępcy na górze. Odchodźmy. O, jest i on. O, mogę mu dać... O, dostałem oreny, 32 oreny, to się podzielmy po pół. To dla ciebie będzie 16, trzymaj. A nie mieliśmy czasem zanieść ziół do druida? A właśnie, druid, chodźmy. Polewa wszystko przez ten deszcz. Musimy tam do niego wejść z nim pogadać, ale zaraz smoknę. Zamykaj. O, macie moje kwiaty, dziękuję. A co z nagrodą? A, no tak, ludzie maga ponoć rozbili się nad lub koło chaty rybaka. Musisz poszukać obozu na własną rękę. Tak czy inaczej jestem ci wdzięczny do końca życia. Jak się dowiesz, kto za tym stoi, ja też się chętnie o tym dowiem. Dobra, ale jeszcze zanim tam wyruszymy, przydałoby się zrobić kilka eliksirów. Ale nie mamy z czego. Tutaj były zioła. Co? Tutaj są zioła. W sumie? Można. No i co tam udało się zrobić? Patrz, mam deko trafarda białego, grom, jaskółkę i zostało mi kilka białych mew. O, to możesz podrzucić. To mi się później przyda. To co, dobra. Teraz do druida? Ja. Drzwi się zamyka. O, drzwi są otwarte. Cholewa! O, cholera. Czego? Czego chcecie? Co zrobiliście z druidem, wy psie syny? Nie wiem. Zabrali go w głąb puszczy. Padł. I nie żyje. Znikł. O co teraz? Kur, to powinno być tak. Ale zobacz, to jest jakiś prześwit. No, może coś tu będzie. O, dobra. To, tajny przejść? Schodzimy. Dziwna to jakaś ta piwnica. Zejdźmy. Patrz. Niezła chawira. On był jakimś kowalem, ale zobacz na te piece i na te kowadła. Może był. W końcu druidzi dosyć złożyli. Patrz, alchemiczne, jak u nas. I pusta książka. Może coś... Nawet wannę mają. Niczym chata bogata. No. I kolejne drzwi. Chodźmy. Interesujące. Zobacz, a co to za dziwne przejście? Nie wiem. O, guziczek. O. Coś zasyczało. Uważaj, uważaj. Chyba to wybuchnie. Wow. Bombowy ten druid. Żartek trochę na miejscu gra tak. Dobra, chodźmy. O, książka. Przeczytaj. Za wzgórzem nieopodal chaty tego zdradzieckiego psa, druida, znajduje się nasza baza. Matthew, pamiętaj, żeby uważać na tą dwójkę, która depce nam po piętach. To chyba o nas. O, jesteśmy sławni. To jak miło. No, jesteśmy popularni. O, zobacz. No. O, dobra. Już możemy wchodzić. O, zobacz. Jest to przejście. Chodźmy do tego obozu bandytów. Mam nadzieję, że tam czekają nas lepsze niespodzianki niż tam. Tylko no w którą fajnie. Stronę? No tutaj był rybak. O, doła. Druid mówił, że może to być gdzieś obok domu rybaka albo nad. Jaskółkę. Mam dużo dekoktów i mam jedną jaskółkę. Te wypiję jaskółkę. Dekokt jeden, jaskółka, grom. Dobra, ja możemy ruszać. Ruszajmy.
O, i coś jest. Czekaj, znienacka. Dawaj, oła, ale mocno brwałem. Muszę się skryć, Robin, bo muszę wypić dekokt, O, ale mi się dobrze? Czekaj. Trochę mi się kręci w głowie. Dostałem smotyki w łeb. Masz, może napij się tego. Mam swojego, ale dziękuję. Trzymaj butelkę, może ci się jeszcze przyda. A w ogóle mam tutaj jeszcze butelki z poprzednich eliksirów. A patrz, co tutaj pisze? Magazyn. Magazyn, ale jeszcze zanim znalazłem coś dla ciebie, masz. Co? Wypadło z herszta. Kuszak Gabriel. Pamiętam ten model. To jest idealna kusza ręczna. Zawsze taką chciałem. Dziękuję, Gratak. Przyda mi się. Zobaczmy, co to jest w magazynie. No, no nieźle. Ile żelaza? Gdzieś się to na pewno opchnie. A tu? Pełnodębowego drewna wezmę sobie. Tylko skąd oni mają te żelazo? Ja więcej drewna nie udźwignę, szczególnie, że to są pnie. Bardzo mało tego drewna udźwignąłem. Jedzenie nawet mam. Jezu, ile jedzenia. Wezmę sobie pieczoną baraninę, trochę jabłek i trochę chleba. A tu co to? Zobacz tutaj tę skrzynkę. Czekaj. Fistech! Jesteśmy bogaci normalnie. Jesteśmy bogaci, fistechu! Jeśli jak to gdzieś opchniemy... Bierzemy gdzieś... wszystko. Dawaj, wiesz. A patrz, to tutaj jest. To jest pełno strzał, pełno zbroi i pełno pierścieni. Czekaj, ja wezmę sobie pierścień jeden. Ale właściwie 8. Przydatne. A co my możemy... O, ja wezmę sobie napierśnik kolczy. Może mi się przydać. Weź sobie też napierśnik, czekaj, zmienię. Patrz, ale fajna ta zbroja. Weź sobie też napierśnik. Poczekaj, tak muszę wyrzucić pewne rzeczy. Wyrzuć. Fajna ta zbroja. No. Ty też ją ubierz. A właśnie tutaj są też inne wyposażenia. Ja sobie wezmę tylko buty, bo te spodnie wyglądają niezachęcająco. Szczególnie, że mają odsłonięte pięty. To mogą mi na przykład podciąć ścięgno. Wygląda dobrze. A po co ci hełm? Nie wiem. Zdejmij, bo wyglądasz żałośnie. Właściwie. A, nie, nie wiem. Wezmę sobie miecz za to. Tu jest żelazny miecz. Może będzie lepszy od tych naszych. Weźmy. Wezmę kilka, gdyby jeden się złamał. Złamał? Zepsuł chyba. Dobra, wezmę sobie. I wyrzucę sobie tutaj pewne rzeczy, których jeszcze nie potrzebuję, czyli takich jak... no, dobra. Jest w porządku. No to... O, moja kusza, wezmę sobie. Chodźmy. Patrz, to jest jakiś... Może coś tu jeszcze ma. Nie? Puste? Ale dosyć boga... O! Kowal. Pogadajmy z nim. Dziękuję wam za pomoc, jeśli będziecie potrzebowali mojej pomocy. Wpadnijcie kiedyś do wsi Tulipaniec. Dostaniecie ode mnie zniżkę na produkty. Co z tobą będzie? Udam się do wioski oczywiście, ale to jak wezmę swoje materiały? Chyba chodzi mu o te materiały, co zabraliśmy. Nie no, chyba nie, wątpię. Ale w sumie... to co teraz? Wracamy do wioski. Wracamy. Żeby opchnąć towar. Opchniemy. Może tym razem kupiec da jakąś lepszą cenę niż marne 200 renu. Patrz. Widzisz to samo co ja? Kurwa. Widzisz to samo co ja? Tak. Musimy się tam udać. Oj, to będą złe czasy. O kurwa.
dobra. No to raz, dwa, trzy. Akcja. Panie, 300 orenów. Coś ci pojebało. Jakieś 500 orenów może być. To jak? Ja mam lepszą propozycję. Karotak ci da zbroję, a ty nam dasz te dwa konie. Jak to one nie są na sprzedaż? Cholewa. Słuchaj, chcesz zbroję? To najpierw zapłać. Jeszcze raz. Cenę, jeszcze raz, Kratak, wracam. Posłuchać muzyczkę z Minecrafta. Jeszcze raz nagrywamy. Poczekaj chwilę. To widać tę scenę, że będzie. Gdzieś tak około. To jest spory. Przeczytałem architekt. Ten. Dobra. Bromor się już ustawił. No. O, jest tu. Witajcie. Dobra, zobacz. Zatrzymajmy. Ten drugi sobie lata. Ja pierdolę. Nie, czekaj, czego zostawię. Ja pierdolę. Co tu się stało? Krzywa. Jeszcze raz wracamy. Ja tak. Kur. Czemu to wygrałeś głosem Sida? To tak chodzi, tak. Ja pierdolę. Ja teraz sobie wyobraziłem takiego Sida, który się trzyma za gardło. Później mówi, ja pierdzielę. Dobra, teraz. Jeszcze raz, czekaj, się muszę uspokoić. Czekaj, wyzeruję kole. A nie, czekaj. Ja pierdzielę. Ale kaszano odstrzeliliśmy. Ja tam miałem dialog nieprzygotowany, jak przyszliśmy chyba. Tak, miałem z nim dialog przygotowany, ale kaszana. Ale co? Kaszana odwaliliśmy, tutaj miał być tutaj ostatni dialog z druidem. Bartosz, muszę się o coś zapytać, piłeś dzisiaj coś? A, bo my już to robiliśmy, tak? No. Ja pierdolę, ja pamiętam. Uwaga, ja nie pamiętam. Zajebany na odcinku. Ja jestem pewien, że on przed nagrywkami wypił po prostu za dużo coś, że czegoś na pił. Wiesz co robić. Albo w sumie ja. Podstający kapelek, ja pierdolę. Kabelek wyskoczy. Wycinasz krefa tam co? Kabelek. Idealna scena, tu kabelek. Teraz gdzie? Do tego obozu? Mówił, że gdzieś obok domu rybaka. To chodźmy do obozu rybaka. Jeszcze raz. To chodźmy do obozu rybaka. Nie, pierdolę. Pijamy. Dobra, to raz, dwa. Muszę się skryć, bo muszę wypić dekokt. Już cię. Ała. No i ciul. Ty to... No i chuj. Byłeś w lesie. Właśnie biegłem. I zdobyłem kuszę. Ech, ja miałem zdobyć tą kuszę, bo to była kusza dla mnie, ale okej. Okay. Ryczesz z płonącej pizdy.